Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tajemniczych komunikatów, które pojawiły się na ekranach telewizorów na całej mapie. Pewnie wielu z Was widziało już te komunikaty oraz widziało hologram, który pojawił się w kryjówce Omegi. Ten sam hologram możemy zobaczyć na ekranie wczytywania, który dostajemy za 7 tydzień po wykonaniu wszystkich zadań. Przybysz, inaczej hit ekranu, coś przy niej majsterkuje. Moim zdaniem uzbraja tę rakietę i przygotowuje ją do startu. Więc prawdopodobnie już niedługo na mapie mogą zajść pewne zmiany. Pewnie będzie to związane z wybuchem tej rakiety. W plików systemowych gry możemy wywnioskować, że rakietę będzie można uruchomić już o godzinie 19 we wtorek. Prawdopodobnie to wydarzenie odliczają tajemnicze ekrany na telewizorach. Na swoim Twitterze 2EpicsBuddy upublikowali kolejne przecieki. W plikach systemowych został wprowadzony do gry nowy model rakiety. Coś mi się wydaje, że dodatkowo do fabuły zostanie dodany nowy tryb, który będziemy razem wszyscy wspólnie zbierali siły, aby pokonać Omena, czyli nowy skin, który dzisiaj pojawił się w sklepie. Na chwilę obecną nie mamy więcej informacji odnośnie samego wydarzenia, to są tylko moje gdybania i domysły. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszych nowości dotyczących świata Fortnite. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. W karcie macie przypięte poradniki, jak wykonać zadanie 7 tygodnia. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!